Szkoła podstawowa imienia księdza Władysława Świdra w Czarnej Sędziszowskiej realizuje kolejny ciekawy projekt. Tym razem chodzi o edukację ekologiczną. Nazwa projektu to Centrum Dydaktyczne i Praktyczne OZE Słońce Wiatr w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej. Wartość projektu to 48 tysięcy złotych. Finansowany jest on ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przy udziale środków z budżetu gminy. Projekt składa się z dwóch części. Część taka dydaktyczna to sala, która jest wyposażona w pomoce dydaktyczne, pomoce gotowe, pomoce do skręcania, rzutnik, tablice i w tej części mamy za zadanie zrealizować około 60 godzin dydaktycznych dla uczniów naszej szkoły, dla rodziców i dla chętnych zorganizowanych grup, które serdecznie zapraszamy z terenu gminy i nie tylko. Druga część praktyczna składa się z mini elektrowni wiatrowej i elektrowni fotowoltaicznej, gdzie chcemy po prostu troszeczkę zaoszczędzić na rachunkach i mamy wmontowane w jeden z przyłączy szkolnych. Elektrownia fotowoltaiczna ma moc 4 kW. Przy takim nasłonecznieniu jak dziś wydawałoby się, że nie produkuje prądu, ale około 250 w zależności od tego, czy to słońce bardziej wychodzi, czy mniej watów produkuje, czyli możemy już kilka żarówek oświetlić. W ramach projektu uczniowie zdobywają nową wiedzę i umiejętności. Uczymy się, jak konstruować różne mechaniczne wynalazki, na przykład tutaj mamy lampkę dynamo i inaczej generator prądu, który pokazuje nam, jak zrobić z siły mechanicznej, wygenerować prąd. Gdy właśnie robimy ten mechanizm, to tutaj prąd generuje się i wychodzi właśnie wtedy lampka. Można się dowiedzieć podczas tych zajęć, jak działają różne urządzenia, maszyny, jak bardzo niebezpieczny jest prąd, podczas gdy nie umiemy go obsługiwać, albo nawet jak po prostu budować różne rzeczy, konstruować, korzystać z projektów, instrukcji. Celem projektu jest edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii poprzez pokazanie społeczeństwu możliwości płynących z rozwoju nowych technologii przyjaznych środowisku oraz korzyści wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii.